Witam wszystkich ciepło, serdecznie. Partia sprzed roku. Komentuję po raz kolejny. Tym razem powinienem mieć włączony mikrofon. Wydaje mi się, że mikrofon jest włączony. Tu się mu przyglądam. Albo ja tu patrzę w przeciwną stronę. No i zaczynamy tym pioneczkiem sprzed hetmana. Najlepszy ruch. Przeciwnik też. A to spróbujemy gambit królowej. Gambit królowej. Dobrze, że nie przetłumaczyli tego na gambit królewski. Na gambit królewski. No ale skąd by taki mieli wiedzieć, że u nas jest gambit hetmański. Idziemy sobie kunisiem. Wychodzimy sobie. I koniś wyskoczył. Jesteśmy gotowi do różnych planów, tylko nie do planu botwinnika, bośmy tu zrezygnowali. O! Teraz chcemy gońca wyprowadzić na C4 w jednym ruchu, żeby nie stanął na tym polu oznaczonym. Więc robimy wyczekujące tu. Wycofujemy się na z góry upatrzoną pozycję. Można by jeszcze postawić hetmana na C2, wieżę na dymu, wieżę na C1, hetmana na C2, ale H3. Oto taki lufcik. Taki lufcik, że gdyby ten chciał, to tu mamy taki lufcik. No i murujemy. A, kiedy zagrał A6, zrobił sobie takie dziury. Te kwadraty to są dziury, to są słabe pola. Słabe pola to są takie, które nie są kontrolowane przez piątki. Murujemy. No tu już przeciwnik wymusza na nas konkretną grę. Musimy zbić, bijemy. I zostały mu dwa słabe piony, na które będziemy naciskać. Będziemy naciskać. No, odbił hetmanem. To specjalnie niczego nie zmienia. Koniś idzie, nacisnął tiu tiu i obronił tiu. Takie sobie zrobił tiu tiu. No i tu powinien tiu, a poszedł tiu. To wzmacniamy kontrolę punktu C5, żeby ten nie poszedł do przodu. Wycofał się jak nie pysz. No i chcemy zrushować. Przeciwnik nam nie daje, bo chce zbić pionka, którego atakuje. Dwa razy go swobodnie. Chciałem strzałkę zrobić. Dwa razy go cwaniaczek atakuje. Więc go przesłaniamy. No to. Nie będziemy dwa razy namawiać skoczka, że poszedł do narzędzi. Roszujemy, mamy olbrzymią przewagę. I partia się wygrywa sama, bo kiedy mamy przewagę, to partia wygrywa się sama. Hop. Tiu. On nie widział. Nie mógł tu. Bo tu. On nie widział. Iśmy go skrzywdzili. Tu jeszcze zbił. I podziękował. I słusznie, no bo przecież z nami zadzierać nie można. Ale zobaczmy, jak to szło. No przeciwnik grał poprawnie, robił swoje ruchy. Dlatego w gambicie hetmańskim, nie mówimy w gambicie królowej, no moderniści powiedzą gambit królowej, no bo tak. Ten angielski taki trudny. I kiedy zrobił A6, bo on mógł jeszcze wieża E8 wyczekiwać. Jeszcze niektórzy wieża przez wieża E8 mógł wyczekiwać. Jakby on oczekiwał przez wieża, to my mamy więcej wyczekiwania i on już tu już nie ma jak wyczekiwać. W każdym razie tu żeśmy go zamurowali. Tu nie możemy wyjść, gońce musimy bić. Powstał słaby pion na C6. Tu musimy wyjść. Wyszliśmy gońcem. Znowu nie możemy zrushować. No to nie trzeba nas zachęcać, żeby tam poszedł. I rushujemy.
stawiamy skoczka na silnym punkcie centralnym. No po prostu stawiamy skoczka do centrum i partia się kończy. I to nie moja wina. Naprawdę? Nie moja wina, dziękuję.